Siema, siema, Motorozwad TV. Dzisiaj do klienta wraca Polaris Sportsman 850 XP ze wspomaganiem. Taki dosyć ładny kolorek. No cóż, jak zwykle klientowi dajemy kartę gwarancyjną. Są tu ogólne warunki gwarancji, wszelkie dane o pojeździe. No i podpisy klienta. Jedna kopia dla nas, druga dla niego. Oczywiście dowód w postaci paragonu albo faktury VAT. Jeżeli chodzi o Polarisa, no to pierwszy przegląd po kapitalnym remoncie, czyli wymianie tłoków, szlifie całego bloku górnego, wymianie korbowodów. Tutaj był zalany ten silnik na wcześniejszych filmikach, tam można zobaczyć jakieś filmy ze składania tego. Ustawiliśmy klientowi tutaj przebieg 20 godzin. Po 20 godzinach SRV to się ustawia. Tu można sobie nacisnąć. I zmienić ten przebieg, tak jak widać, tak? Przytrzymując przycisk Mode. Jak wybierzemy selectem przycisk Mode, selectem wybierzemy opcję, którą chcemy, tak? A żeby ustawić przebieg godzinowy do przeglądu, to jest SRV, w tym modelu oczywiście, tak? A potem przytrzymujemy mode i wybieramy sobie liczbę motogodzin, którą chcemy ustawić. Jak te 20 motogodzin minie, to zacznie nam tutaj świecić taki kluczyk. No ja może pokażę. Jak teraz damy off, o to widzicie, zaświeca się kluczyk. Jak damy zero, zerowy przebieg, to zaświeca nam się od razu kluczyk. My sobie tutaj damy 20, tak jak było, czyli zostawiamy 20 motogodzin, nic nie naciskamy, to się zatwierdza. Jeżeli chodzi o samą pracę silnika, no to tutaj wszystko jest jak najbardziej na tak. Wszelka diagnostyka po naprawie została przeprowadzona, tam był problem z rozrusznikiem w pewnym momencie, taki przekaźniczek jest tutaj z przodu, tam przewody zaś nie działy, więc był mały problem po remoncie. Kacper, trzeba będzie jeszcze ten, żarówkę z przodu wymienić. Co, spaliło się? No nie działa. Która, lewa czy prawa? Prawa. No i tak to wygląda. Zapraszamy do subskrypcji, oglądania nas. O Jezu, to te żarówki. No i co? Wszystkiego dobrego życzymy na święta. Chociaż nie wiem, czy ten film nie wyleci już w nowym roku. Pozdrawiamy wszystkich. Do następnego. Hej.